Dzień dobry, witam wszystkich miłośników dobrego kina w Radomiu. Reprezentuję Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Leszek Sikora. I zapraszam na kolejne elektryzujące maratony filmowe już w nowym roku, 16 stycznia. Kolejne trzy znakomite filmy niezależne kina artystycznego. Jako pierwszy obejrzymy film Attenberg. Jest to historia dwóch nastolatek, które przechodzą niekonwencjonalną taką edukację seksualną. Film jest z produkcji greckiej i ochrzczony przez krytyków jako takie nowa fala kina greckiego. Przypomnę, rewelacyjny film Kieł, to jest ta sama reżyserka. Jako drugi film obejrzymy Lapońską Odyseję, kino z północy Europy, czarna komedia. Te filmy świetnie się oglądają, świetne recenzje krytyków i opinia publiczności na festiwalach, między innymi na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Po Białym Szaleństwie właśnie zapraszam na Lapońską Odyseję. I jako trzeci film odwiedzimy Meksyk podczas projekcji filmu pod tytułem Rok Przestępny. To taka propozycja dla bardziej zaawansowanych kinomanów i dla widzów dorosłych. Historia kobiety, która wdaje się w romans z nieznajomym mężczyzną. Gorąco zapraszam, przypominam, 16 stycznia na pokaz filmów podczas elektryzującego maratonu filmowego.